STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Iwan, w niedzielę wracamy na boisko ligowe. Tęskniłeś za tym momentem, kiedy w końcu będzie można wyjść normalnie i zagrać o punkty w lidze? Po normalnie. Myślę, że długo czekaliśmy, była taka długa przerwa. I teraz na końcu mam nadzieję, że uda nam się zagrać ten fajny mecz i myślę, że wszyscy czekamy na ten pierwszy gwizdek. Pierwszy mecz gracie w Krakowie z Krakowią, gdzie, no umówmy się, nigdy wam się łatwo nie grało. W tym sezonie porażka w Pucharze Polski, w ubiegłym sezonie jedna wygrana, jedna porażka, tak więc można powiedzieć, że taki rywal szczególnie u siebie dla nas ciężki. No tak, zgadzam się. Myślę, że nigdy nam się nie grało łatwo, specjalnie tam u nich. Wszyscy znamy, że jak bardzo fizyczny zespół mają i teraz specjalne są bardzo fajnie zbudowane przez trenera Probierza i to jest widać na tabelę. Myślę, że mają bardzo mocny zespół, ale my też jesteśmy w dobrej dyspozycji. Myślę, że idziemy tam powalczyć o 3 punkty. No właśnie, można powiedzieć, przed niedzielą w zasadzie to przewidywanie czegokolwiek to równie dobrze można połączyć z wróżeniem, bo po tej długiej przerwie, prawie 3-miesięcznej przerwie, chyba sami nie jesteście pewni, na co was stać, a co dopiero mówić o jakimkolwiek przewidywaniu Krakowi. No tak, myślę, że te pierwsze kilka meczów będzie ciężko. My sami teraz nie znamy, jakiej dyspozycji jesteśmy, czy jesteśmy 100% gotowi do tego meczu i taktycznie, i fizycznie. Myślę, że to wszystko trzeba spróbować w tych pierwszych meczach. Szkoda, że nie mogliśmy zagrać ani żadnego sparingu, także musimy na te mecze wejść 100% i zobaczymy, co będzie. Pytałem o to Ariela, zapytam też ciebie. Na ile czy fakt, że będziecie grali na pustym stadionie, bez kibiców, gdzie będzie dosłownie kilkunastu dziennikarzy i ta atmosfera taka sparingowa, czy będzie wpływała na waszą koncentrację, w zasadzie na jej brak? Pan nie wie, myślę, że nie. Myślę, że my wszyscy jesteśmy profesjonalisty i wszyscy wiemy, o co chodzi ten mecz i że musimy grać i to samo jakby byle i pełen stadion. Myślę, że ten brak ludzi będzie więcej dla Krakowie niż dla nas. Dla nas to nie jest tak źle. Gdyby grali u nas, to by była inna sytuacja. Mhm. Powiedz, Iwan, jak w ogóle wy się czujecie, bo podejrzewam, że pierwszy raz w karierze miałeś 3 miesiące przerwy od futbolu. Tak. To czasami 3 miesiące przerwy nie jest źle, gdyby byli mi w domu, gdyby były fajne wakacje. Tym razem tylko w domu czekaliśmy na sygnał, kiedy możemy odpocząć, trenować, także bardzo, bardzo ciężki okres za nami jest. Cieszymy się, że teraz wszystko jest wróciło do normalu, także cieszymy się do tego pierwszego meczu. Gdyby spojrzeć czysto na tabelę, można powiedzieć, że czeka was ciężkie zadanie, bo Krakowia trzecia, wy na 8. miejscu z drugiej strony. Wszystko się jeszcze może przetasować, bo w przypadku wygranej do Krakowi będziecie tracić tylko 2 punkty. Tak, myślę, że jeszcze dużo meczów przed nami. Najważniejsze są te pierwsze 2 mecze. Myślę, jak wygramy teraz z Krakowiem i wtedy potem mamy Wisłę plus dom. Gdyby były te 2 wygrane, myślę, że zbudowaliby nasz zespół i pewność sobie, także jak powiedziałeś, byliby tylko na 2 punkty do Krakowie, jakby wygrali, także wszystko jest otwarte i jeszcze możemy powalczyć, ja myślę, o medal. To jeszcze na koniec zapytam o taką sytuację związaną z zdrowotną, bo wiadomo, że teraz będzie dużo meczów. Mamy do rozegrania 11 meczów i tylko 7 tygodni na zakończenie rozgrywek ligowych, czyli ta intensywność gry będzie bardzo duża. Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi na to. Nasz sztab szkoleniowy musi uważać na to. Myślę, że tym razem może dojść do dużo tych rotacji zespołu. Myślę, że mecze co 3 dni będą ciężkie, specjalnie w tym momencie teraz, kiedy nie jesteśmy przygotowani fizycznie 100%. Także mamy szerokie kadry, mamy dużo młodych zawodników i mam nadzieję, że to wszystko na końcu skończy się fajnie. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.